Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel decyzją większości radnych otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022. Za było 14 radnych, 6 było przeciw. Głosowanie poprzedziła informacja prezydenta na temat realizowanych w 2020 roku inwestycji, polityki oraz kilkugodzinna dyskusja na temat raportu o stanie miasta. Swoich zastrzeżeń pod adresem gospodarowania miastem i sposobem zarządzania nie kryli radni klubu PiS. Jedną z podnoszonych kwestii była kwestia zadłużenia Nowego Sącza. Według prezydenta zadłużenie opiewa na kwotę ponad 70 859 tysięcy, co jest, biorąc pod uwagę inne samorządy, wartością niewielką. Oczywiście kwota 70 milionów robi duże wrażenie, ale musimy popatrzeć na tło innych miast i tutaj wyglądamy dobrze. Ograniczyliśmy dzięki tym zabiegom, o których mówiłem, zadłużenie w zeszłym roku. Również w roku 2021 nie zadłużyliśmy miasta. Te dane są nieprawdziwe, podkreślali niektórzy radni. Chodzi o kredyt zaciągnięty na budowę stadionu przez należącą do miasta spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Zadłużenie. Mówicie państwo, że zadłużenie jest na poziomie 70 milionów? Że to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Weźcie państwo radni wieloletnią prognozę finansową. Weźcie. I zobaczcie, że miasto płaci dwie rekompensaty dla spółki NIK. Jedna w sumie jest to kwota 144,5 miliona polskich złotych. Przewodniczący klubu radnych PiS Michał Kądziołka przekonywał, że polityka prezydenta Ludomira Handzla to polityka 4P, czyli pychy, populizmu, propagandy i pogardy. Jako przykład wskazywał m.in. brak komunikacji prezydenta z mieszkańcami, lekceważenie radnych wyrażające się w braku odpowiedzi na zadawane pytania, ogromne wydatki na promocję własnej osoby, czy brak właściwego nadzoru nad spółkami komunalnymi. Gdy pan prezydent i jego współpracownicy przekonywali, że w tym roku spółka osiągnie zysk, a spółka osiągnęła stratę 11 milionów złotych. I to pomimo, iż drakońsko podnieśli się państwo opłatę dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tak źle jeszcze nie było, panie prezydencie, i do tego porażka wizerunkowa, o której pan też nie wspomina, w postaci ogromnych kar finansowych. Zupełnie inaczej kadencję prezydenta Ludomira Handzla i ostatni rok jego rządów widzieli radni z koalicji nowosądeckiej. Poprzez inwestycje, które udało się ruszyć, poprzez to, jak miasto się przez ten okres zmienia. I tak jak zeszły rok, który mimo wojny na Ukrainie i różnych trudności, fali uchodźców, pewnej niepewności, nasze miasto stale się rozwija. Jesteśmy jednym dużym placem budowy, gdzie wszystkie inwestycje drogowe przeprowadzone są w sposób kompleksowy. Nie tak było do tej pory, że wymieniało się tylko i wyłącznie dywanik, czyli warstwę ścieralną, tylko jest to przebudowa wszystkich sieci, wszystkich linii, wszystko to, co znajduje się również głębiej. Remonty dróg i chodników, modernizacje ulic, powstające i remontowane place zabaw, poprawa bezpieczeństwa w mieście, a także bezprecedensowe inwestycje są dowodem na to, jak podkreślał radny Maciej Prostko, że w mieście dzieje się naprawdę dobrze. Bielmo na oku trzeba mieć, żeby nie widzieć, jak wiele w ciągu ostatnich lat, w tym ostatniego roku, w Nowym Sączu się zadziało. Niewątpliwie Nowy Sącz w ostatnich latach stoi inwestycjami drogowymi. I to zarówno małymi, i dużymi. Mamy duże inwestycje, chociażby remont ulicy Piłsudskiego, wcześniej remont ulicy Sucharskiego, cała masa tego typu dużych inwestycji, które są przeprowadzane przede wszystkim sprawnie i w sposób prawidłowy, ale też to, czego nie było przez naprawdę wiele lat i ilość tych inwestycji zresztą to pokazuje, cała masa inwestycji związanych z małymi dróżkami osiedlowymi. Opozycję w Radzie Miasta, czyli klub radnych PiS, przewodniczący Koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko określił mianem jednego o. Przywołane przez pana radnego Kądziołkę 4P. Natomiast ja dostrzegam w tamtym grupie radnych po prostu jedno o. A to oto jest obstrukcja. Są w mieście ludzie, którzy żyją dłużej niż 4 lata i wiedzą, że place zabaw były już w poprzedniej kadencji, odpowiadał radny Józef Hojnor, apelując o uczciwe wypowiedzi. Zdaniem tego radnego remonty i modernizacje są obowiązkiem władz miasta, a nazywanie remontu ubikacji w szkole inwestycją jest nadużyciem. Bezprecedensowe inwestycje w Nowym Sączu to są dwie sztuki. Proszę pomóc mi, jeśli się pomylę. Pierwsza to jest, proszę państwa,
stadion na ulicy Kilińskiego budowany z określonymi skutkami, a druga inwestycja to jest ulica w dzielnicy, która prowadzi do sądu rejonowego w Nowym Sączu. To są dwie inwestycje, o których można powiedzieć, że zostały zaprojektowane w tej kadencji i realizowane. Wszystko inne, drodzy Państwo, to nie są inwestycje i nie czarujcie słuchaczy i nie mówcie, że tutaj jest wylew inwestycji. To są modernizacje lub remonty. Trwająca kilka godzin dyskusja radnych to udowadnianie sobie nawzajem, że jest wyjątkowo dobrze lub wyjątkowo źle. Na zadawane natomiast pytania dotyczące m.in. zadłużenia spółek komunalnych, sposobów na ożywienie sądeckiej starówki, nieprawidłowości przy budowie stadionu Sandecji czy transparentności prowadzonych przez miasto procedur związanych z budową prywatnej spalarni, żadna odpowiedź nie padła. Prezydent Ludomir Handzel cały czas był nieobecny na sali obrad. Wrócił na nią dopiero po głosowaniu. Warto jeszcze dodać, że pozytywną opinię na temat realizacji budżetu miasta za rok 2022 wydała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Nowego Sącza i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.